Witam serdecznie. Taki mój pierwszy wyjazd turystyczny, taki na mecz drużyny piłkarskiej. Takim busem właśnie, Volkswagenem. Jestem w takiej wiosce. No. Nie będę pokazywał firmy. No, jestem w takiej małej wiosce koło miasta. Tutaj na Małopolsce. Z takimi chłopakami, młodzikami z takiej drużyny piłkarskiej. No, taka trasa krótka, taka 20-minutowa z takiego miasteczka na taką wioskę. Taki mecz takich ligi młodzików. Tak z 18 chłopaków na taki bus, bo tu jest 19 miejsc siedzących plus trener. No i czekam teraz, bo mecz się o 14 chyba zaczął. Tak do 15.30, bo tu grają chyba trochę krócej niż 45 minut. No i później zawożę ich tam do miasteczka. Kilku wysiądzie w innej miejscowości. No i tutaj właśnie mecz jest, takie boisko, wiadomo, takie boisko, no nie ekstraklasowe. No. O, takie po 15-16 lat chłopaki chyba, jak się nie mylę. O, tu jest boisko. Tu samochody stoją, tych rodziców pewnie. No i taki pierwszy wyjazd. Ogólnie nie wiedziałem, gdzie mam wyjazd, bo mi szef wczoraj gadał, że nie wie, gdzie to jest, że gdzieś koło miasta. No i jakbym wczoraj już wiedział, gdzie, no to bym wiedział, a tak to mi trener tutaj tej drużyny musiał gadać, gdzie tu dojechać, bo jeszcze nie byłem w tych okolicach. Znaczy byłem kiedyś z żoną, ale już dokładnie nie wiedziałem, jak to dojechać od strony Bochni. No i... No i później jeszcze mam o 20.55 kurs z miasteczka do miasta na Hutę, czyli ogólnie od 16, gdzieś 16.15 będę miał przerwę do 20.55, żona do mnie przyjedzie, no kupi mi kebaba, kupi mi Pepsi, no i będziemy sobie siedzieć do 20.55, później pojedziemy tam pół godziny do miasta pod Hutę, tam przerwa znów pół godziny, czekamy na ludzi, ale tych ludzi myślę dużo nie będzie, no i wracamy znów tam do miasteczka pół godziny, no i potem koniec na dziś. Ale już o 4.50 znów wyjazd właśnie na Hutę i z powrotem, bo szefa nie ma, bo szef wyjechał na dwa busy z drugim kierowcą na jakiś wyjazd turystyczny, taki gdzieś do 100 km chyba, tam gdzieś na Śląsk. No i zostałem ja i właśnie zostawił mi tego busa Volkswagena, a on wziął Mercedesa Sprintera i Vario. No, trasy na szczęście, no, trasa krótka, ale fajnie było tak sobie odmienić okolice ogólnie, bo na razie jeździłem przez 2 tygodnie na jednej trasie, teraz coś odmiennego. No i fajnie, no, trasa niedługa, nie od rana, tylko wyjechałem dopiero ogólnie z domu, wyjechałem o 11.10, tam tu miałem się wstawić po tych piłkarzy o 12.50, tam wiadomo, tarczka tachografu już obowiązuje, bo to wjazd turystyczny, nieregularny. No i tyle. No i potem znów zrobię jakiś może filmik w nocy, w nocy. No wiadomo, bus no nieumyty, no nie było czasu, bo szef też zalatany teraz wyjazdami przez te święta i nie było czasu umyć, no ale wiadomo, no chciałby się iść nowszym busem, takim Sprinterem 511, bo jeżdżą takie po mieście ładne, takie w lepszym, znaczy no stan techniczny nie jest taki najgorszy, ale ten wygląd troszkę gorszy, bo nie umyty w środku, by się przydało, wiadomo, odkurzyć, umyć podłogę, no ale tak nie ma tak czasu. No i taki busik na 19 miejsc siedzących plus jedno stojące. Bus taki wyliczyłem tak krokami, tak 6 metrów może ma, czyli no króciutki taki busik na początek, jak na początek kariery. Wiadomo, kiedy chciałbym robić takie prace w firmie państwowej, taki
MPK Kraków, albo MPK Tarnów, albo tu bliżej. No. No to na razie tyle. Do usłyszenia. Zapraszam do subowania, lajkowania. No, do usłyszenia. Cześć.